Dzień dobry, nazywam się Jakub Jurek. Zagraliśmy dzisiaj z drużyną z Pardubic. Wygraliśmy po ciężkim meczu po dogrywce. Czwarta kwarta nam trochę nie wyszła. Zagraliśmy bardzo słabo tą czwartą kwartę. Dużo strat i dużo nietrafionych koszy spod kosza skutkowało tym, że na samym końcu musieliśmy zagrać dogrywkę. No i dziękuję. Tak, jesteśmy po meczu z Pardubicami, bardzo ciężkim meczu. Chciałbym pogratulować tej drużynie, postawili naprawdę ciężkie warunki. Pierwszy mecz na Ceglu, który był tak ciężki, musieliśmy zagrać dodatkowo dogrywkę. Zagraliśmy kiepski mecz, Pardubice wykorzystywały nasze słabości, mieli przewagę fizyczną pod koszem i to było widać. Na desce atakowanej słabo zostawialiśmy, ale wyciągniemy wnioski z tego i na pewno następny mecz będzie lepszy. Tak, ja bych chciel poděkovat soupeři za dobrý a vyrovnaný zápas. Myslím si, že náš výkon mohl být trošku lepší. Trošku jsme se to pokazili hloupýma ztrátama. A z začátku nám tam úplně nepadaly střely z dálky, což se na konci zlepšilo. A jinak si myslím, že náš výkon byl docela dobrý. A tak. A já chtěl pogratulovat soupeři k vítězství. Od začátku to byl dobrý vyrovnaný zápas. Skoro bylo celou dobu o pár bodů, bylo to celku vyrovnaný, chvilku vedli oni, chvilku jsme vedli my. Trošku nás za začátku trápily doskoky, to se v průběhu zápasu malinko zlepšilo. Z dálky se nám úplně nedařilo, ale v celku to byl vyrovnaný zápas a mohlo to kdokoliv mohl vyhrát. Šťastnější střela pro nás, mohli jsme to být my. A já jsem určitě spokojený za výkon chlapců.